Dobra, moi drodzy, jak widzicie, siedzimy sobie już prawie w elewatorze, w takim pierwszym oknie, które znalazłem, i robi to wrażenie, jest to ogromne. Ja jak to zobaczyłem, to sobie pomyślałem, że niemożliwe jest wejście na samą górę, ale co ja wam będę mówił, zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Także, moi drodzy, widzicie, że jest to ogromne. My teraz czekamy i zaraz tam idziemy, jakieś fajne fotki sobie porobimy, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, i robimy taki mały urbex, bo robię to pierwszy raz, tak naprawdę pierwszy raz odwiedzam takie miejsce. Już się jaram, bo sami możecie zobaczyć, jak to wygląda od tej strony zewnętrznej. Jest to naprawdę, naprawdę ogromne i robi wrażenie. No i przy okazji uczymy się trochę obsługi gimbala i jakichś fajnych ujęć. Także pamiętajcie, żeby subskrybować kanał z dzwonkiem, jak ktoś jeszcze tego nie robi. Jeśli podobają wam się takie filmy i chcecie więcej takich urbexów, to zostawcie łapkę w górę. Czekamy na naszego kolegę. Moi drodzy, jesteśmy już na miejscu, jesteśmy w elewatorze, czyli budynku, który powstał w 1939 roku. Podobno w 2007 kupiła to jakaś firma i miała być rozbiórka, ale postanowili, że będzie to przebudowywane. Zobaczcie teraz, jak wygląda cały ostatni piętro. Naprawdę ogromne i czuję się tutaj, że będą jakieś fajne fotki. Jak możecie zobaczyć, moi drodzy, na podłogach, non stop widać jakieś dziury, które się wpadnie, to naprawdę spadasz na sam dół do piwnicy, więc trzeba naprawdę uważać. No a nasi koledzy rozwieszają zdjęcia sławnych Polaków, także zobaczmy, co tam robią. Chodź na nich.